Cześć, jestem Anka, to jest kanał Po Taniości. Na tym kanale dowiecie się wszystkiego, co musicie wiedzieć na temat prowadzenia budżetu domowego, nawet kiedy jesteście naprawdę na małym budżecie i musicie żyć dosyć oszczędnie. Kiedyś miałam 30 tysięcy długów, dziś mam kilka tysięcy na koncie oszczędnościowym, ale to, że pozbyłam się swoich długów konsumenckich, nie oznaczało, że nauczyłam się od razu prowadzić budżet. Robię to od 2 lat z dużym powodzeniem, i zachęcam Ciebie do tego, żebyś pozostał na moim kanale, postawiając subskrypcję oraz naciskając dzwoneczek. Przejdźmy od razu do meritum. Sprawy już formalne mamy za sobą, a dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co na pewno Was będzie bardzo interesowało, a mianowicie jak robić jeszcze tańsze zakupy spożywcze. Zawsze powtarzam, że na zakupach spożywczych można zaoszczędzić najwięcej, ponieważ możemy sobie wiele odmówić, ale jeść trzeba. Jak zrobić, żeby zrobić dobre zakupy spożywcze, żeby nie przepłacić, nie wyjść spoza listy oraz żeby to jedzenie po prostu nam starczyło na dłuższy czas. I w tym momencie również, jeżeli usuniemy z zakupów spożywczych trochę pieniędzy, możemy je przeznaczyć na inne rzeczy. Ja na przykład kiedyś na zakupy spożywcze, bo ja mieszkam w Szkocji, wydawałam 700-800 funtów. W tym momencie ja mam rodzinę 4-osobową, jestem ja i moja trójka dzieci, więc te zakupy są na 4 osoby i ja w tym momencie wydaję 400 funtów, a nawet mniej, bo wtedy, kiedy one są stato, wtedy ja sobie robię mniejsze jeszcze zakupy spożywcze. Więc dzisiaj powiem Ci o takich 4 rzeczach, na które jak przestałam je kupować, albo zaczęłam zwracać większą uwagę na te właśnie produkty, moja lista zakupów w tej samej cenie, zaczęłam po prostu kupować więcej produktów, bardziej wartościowych, a w tym samym czasie ta lista po prostu Wam się rozciąga i nagle z tych produktów, które kupujecie, możecie zrobić dużo więcej rzeczy. Ale przejdźmy do rzeczy. I taką pierwszą rzeczą, na którą ja zwracam zawsze uwagę, jak jestem na zakupach, jest mięso. Mięso jest bardzo drogie, ciężko jest kupić mięso dobrej jakości, więc ja staram się robić sporo posiłków wegetariańskich, wegańskich to może nie, czasami coś tam się uda, ale właśnie staram się to mięso ograniczyć, jemy dużo ryb w domu, a mięso jemy tak 2-3 razy w tygodniu, też niedużo i z mięsem miałam taki trik, że ja staram się to mięso zawsze jakoś przerobić. Bo rzadko jest na przykład tak, że my zjemy jakiś tam, załóżmy, piersi z kurczaka, to tak nie przerobicie. Więc jeśli Wam na przykład zostają udka z rosołu, a nikt już tego mięsa nie chce jeść, czy w ogóle z jakiejś zupy, czy z czegoś tam, to ja na przykład bardzo często takie mięso obieram i na przykład robię z tego pastę na kanapki, albo robię z tego wrapy, albo na przykład podsmażam z jakąś przyprawą, kebab gyros, bardzo ja lubię, dzieciaki też lubią. I na przykład to już mamy kolejny posiłek na kolację. Jeżeli w ogóle nikt nie ma już ochoty na to mięso, no to ja po prostu wrzucam je do woreczka strunowego i je mrożę. I potem na przykład wykorzystuję je przy jakiejś potrawce, albo dodaję na przykład do jakichś zup, kiedy chcę mieć po prostu takie ugotowane, gotowe mięso, więc ja zawsze po prostu myślę nad tym, jak dany produkt mogę wykorzystać kilkukrotnie, jak go jeszcze mogę przerobić, dodać gdzieś indziej, nie wyrzucam. Bardzo często na przykład też, często, raz na jakiś czas kupuję na przykład całą kurę, chodzi mi o kupuję po prostu całego kurczaka, piekę go, razem z warzywami właśnie na ruszcie. Jemy sobie to jako takie mięsko z sosem, warzywa, do tego jakieś ziemniaczki. A potem tego kurczaka tam co pozostaje, ja to po prostu wszystko obieram od tej kości, część mrożę, część potem znowu wykorzystuję, tak jak powiedziałam właśnie, czy na jakąś zupę, czy na jakiś sos, czy na cokolwiek. Także staram się to po prostu robić, tak wiecie, staram się bardziej myśleć o tym, co my będziemy jedli. Wybieram też takie chudsze mięsa, wieprzowiny nie jemy zbyt dużo, kiedyś jedliśmy sporo, dzisiaj nie, dzisiaj bardziej jemy indyka czy kurczaka, jeżeli chodzi o mięso. I staram się też właśnie, żebyśmy jedli ryby. W Szkocji ryby są przepyszne, my właśnie tutaj często jemy dorsza albo łupacz, chyba tak ta się ryba nazywa, też jest pyszna. Także to jest pierwsza część. Mięso jest okrutnie drogie i ja właśnie, jeżeli chodzi o mięso, to staram się właśnie kupować mało, kupować racjonalnie, to samo z wędlinami. Jeżeli chodzi o wędlinę, ja tutaj teraz to przestałam kupować wędliny, mam trochę przysłanych właśnie wędlin z Polski,
zapakowanych strunowo w zamrażarce i to będziemy w tym momencie powoli sobie jeść. Jeżeli chodzi o wędliny, ja zawsze staram się też kupować właśnie od jakiegoś czasu takie wędliny trochę droższe, ale bardzo często właśnie ja robię jakieś kanapki takie zwykłe z, nie wiem, z jakąś pastą i po prostu z warzywami. Także to też jest po prostu kwestia przyzwyczajenia, a to jest naprawdę dość spory wydatek w naszym budżecie. Kolejnym wydatkiem, który każdy z nas popełnia, praktycznie każdy, ten kto ma dzieci to w ogóle wie o co chodzi, to są słodycze. Od kiedy ja zaczęłam robić zakupy raz w tygodniu, to ten problem słodyczowy u mnie się praktycznie skończył. Dlaczego? Dlatego, że ja zauważyłam, jak zresztą większość z nas, że ja po prostu byłam uzależniona od cukru. I to wyszło potem. To nie wyszło tak, że ja po prostu zrobiłam te zakupy, bo ja chciałam to uzależnienie... Nie wyszło tak, że ja to chciałam to uzależnienie od cukru w sobie zmienić i się go pozbyć. Chciałam po prostu zaoszczędzić i uznałam, że zakupy raz w tygodniu na to najbardziej pozwolą. I razem z tymi zakupami raz w tygodniu ja nie kupowałam też słodyczy. Po prostu my kupowaliśmy sobie z dzieciakami tego dnia, kiedy ja robiłam zakupy. Mieliśmy tego dnia pozwolone oni. Ja sobie tam też coś wtedy brałam. Właśnie z takich słodyczy sklepowych. A potem, jeżeli miałam jakąś taką ochotę na coś słodkiego, to ja na przykład bardzo często robię naleśniki, robię jakieś babeczki. Bardzo dużo piekę różnych ciast, moje dzieciaki bardzo lubią, na przykład pakuję to też do szkoły czasami właśnie, jakiś taki słodki deser. Ja wtedy zużywam to, co mam w szafkach, bardzo często mam właśnie w szafkach jakieś owoce mrożone, to wszystko. I po kilku miesiącach ja zauważyłam, że u mnie ten pociąg zmalał. Ja nawet teraz bardzo często wolę upiec jakieś fajne ciasto, gdzie dodam tą 1/3 cukru, na przykład, która jest w przepisie, niż pójść do sklepu i się po prostu zapchać czekoladą. Mi to już nie sprawia takiej przyjemności, jak to kiedyś było. A słodycze są bardzo, bardzo drogie. I jak na przykład sobie pójdziecie kupić tylko i wyłącznie słodycze do sklepu, a macie jakąś imprezę czy coś tam chcecie przeszpanować, to jest stuwa niewyjęta na jednych tylko zakupach. Także jeżeli ze swojego macie problem z tym, to warto sobie w budżecie zrobić podkategorię typu słodycze. Ile na to wydajecie? Potem słodycze dla naszego zdrowia i długoterminowo dla naszych zębów tak samo nie mają żadnego dobrobytu. Uważam, że wszystko jest dla ludzi. Tak jak powiedziałam, my sobie dzieciakami raz w tygodniu właśnie coś kupujemy słodkiego. Czasami jak mamy ochotę, to sobie pojedziemy do sklepu i sobie coś kupimy ekstra na przykład, ale zdarza się to dosyć rzadko. I dzieciaki też się do tego przyzwyczaiły. One wiedzą, że jest raz w tygodniu i po prostu i tak jest i koniec, kropka i finito. A do szkoły też już tak im nie da jakiś słodyczy. To samo z serkami. Ja na przykład serki mają pozwolone raz w tygodniu, bo ja raz w tygodniu robię zakupy. I wtedy jak one sobie wezmą te słodkie serki, to sobie je wezmą, ale bardzo często też ja robię tak te serki, że one są niedojadane, więc ja potem z nich robię placuszki. Przepis Wam podlinkuję, bo jest genialny, zwłaszcza na wykorzystanie różnej maści właśnie serków, taki, żeby po prostu ich nie wyrzucać. Także słodycze to jest coś, co po prostu w Waszym budżecie, jestem pewna, że to jest bardzo duża część, gdzie uciekają Wasze pieniądze, a żadnych z tego korzyści nie ma, po prostu fizycznie nie ma. Przy słodyczach też jest taka sprawa, że nam się bardzo chce słodycza, bardzo nam się chce coś słodkiego, a tak naprawdę bardzo często chce nam się pić. Więc jak macie ochotę na coś słodkiego, to warto się po prostu napić wody czy herbaty i poczekać pół godziny. I powiem Wam, że dobrze to oszukuje. Oszukuje mózg. Kolejna rzecz, jeżeli o mnie chodzi i o moje zakupy spożywcze, które ja zauważyłam, że dosyć duża część kwoty na to szła, to jest alkohol. Nie, bo alkoholu się nie pije dużo, przynajmniej ja nie piję dużo, ale tak, tu jakieś piwko, tu jakieś winko i trochę się tego nazbiera. W tym momencie ja praktycznie w ogóle nie piję. Bardzo rzadko, gdzieś jestem na jakichś imprezach, wyjazdach, no to wiadomo, że wtedy się człowiek sobie nie będzie tego. Gdy wiadomo, że człowiek się napije, ale tak, żebym sobie sama kupowała alkohol czy coś, to u mnie jest rzadkością. Po alkohol też jak już mam iść, to Wam powiem szczerze, że wolę pójść do Lidla, bo tam właśnie mają trochę tańszy alkohol i jest duża różnica w cenie. I jak mam ochotę na jakieś wino, to właśnie sobie tam do Lidla śmignę. Mają naprawdę dobre jakościowo alkohole w dobrych cenach. To jest Lidl albo Aldi zazwyczaj. Ale tak jak mówię, u mnie w tym momencie to jest jedna butelka wina na miesiąc może, także w tym momencie to jest naprawdę mało, a kiedyś sobie jakiś, a to cydr sobie jakiś wzięłam, a to jakiś likierek, bo ja lubiłam takie rzeczy.
I nie dość, że wiecie, to jest koszt dosyć duży taki alkohol, jeżeli to sobie podliczycie potem w przeciągu tam tygodnia czy miesiąca, no to jeszcze taki alkohol to jest 1 000 000 pustych kalorii, no i bardzo szybko się przy nim tyje. Także ja też i kilka kilogramów dodatkowych mi właśnie przybyło przy alkoholu. I ostatnim podpunktem, który jest tutaj zawrzeć, który dosyć duży wpływ miał na mój osobisty budżet, który tutaj w Szkocji to jest po prostu coś, co jest takie dosyć normalne dla nich. Oni mają całe sklepy tylko i wyłącznie z tymi rzeczami. To są po prostu gotowce. Kiedy ja jestem na stażu, a jestem pielęgniarką studentką pielęgniarstwa trzeciego roku, jestem wysyłana na staże 2 razy w roku. Takie staże trwają po kilka miesięcy i zdarza się, że ja jestem właśnie poza domem. Jak jestem poza domem i śpię gdzieś w jakimś B&B, bed and breakfast, gdzie nie ma na przykład kuchenki albo to w ogóle, wiecie, tam jest tylko mikrofalówka, no to zapomnij. Ja po prostu wtedy się muszę gdzieś tam tymi gotowcami właśnie posiłkować i powiem wam, że nie dość, że się źle czuję, nie dość, że to nie jest takie normalne jedzenie, to właśnie jest dosyć drogie. To się wydaje na pierwszy rzut oka, że to jest dużo tańsze, ale nieprawda. Ja jak mogę, to bardzo dużo rzeczy właśnie robię od podstaw. Bardzo dużo, w tym momencie też mi się zmieniła moja technika mrożenia, bo kiedyś mroziłam dużo gotowych posiłków, które ja zrobiłam i gdzieś tam jakieś porcyjki mroziłam. Teraz to już stanowi ułamek mojego mrożenia. Bardzo dużo mrożę półproduktów, na przykład startego sera, pokrojonych warzyw, owoców, no chleba na przykład, pieczywa, ciasta, jakieś bułeczki, babeczki, coś tam porobię, nie zjemy. I to bardzo często właśnie mrożę, a takich gotowych produktów, przynajmniej ugotowanych, już nie. Także to też, wiecie, to jest bardzo niezdrowe. Zdrowy, gotowy produkt to jest jak święty graal, ciężko to coś takiego dostać. I ja na przykład też wiem, z drugiej strony ja mam takie staże, jak na przykład ostatnio byłam takim stażem, że no mi się po prostu fizycznie nie opłacało kupować sobie specjalnie i tam rzeczy, połowę rzeczy z domu przywozić, połowę tam jeść. Także to była taka sytuacja tymczasowa. Jakbym była tam dłużej, to pewnie bym sobie coś wykombinowała, jakąś kuchnię i te sprawy. Ale jednak właśnie miałam tam zaplanowane, że dużo mniej wydam na jedzenie, a przez te gotowce i przez to wszystko właśnie wydawałam dużo, dużo mniej. Podam wam taki przykład. Kiedyś poszłam do sklepu i wydałam 40 chyba funtów i ja byłam sama. I mi to jedzenie, które wtedy kupiłam, starczyło mi na 2 dni. Teraz też jestem sama kilka dni i wydałam 35 funtów i powiem wam, że jeszcze mam spokojnie, już miałam, jestem 3 dni, że tak powiem, na tych zakupach i jeszcze spokojnie 3 dni mogę sobie na nich posiedzieć, bo po prostu mam bardzo dużo rzeczy w domu, których mogę wykorzystać. Także warto właśnie w ten sposób patrzeć, jeżeli chodzi o gotowce, żeby jak ja sobie teraz radzę z tymi gotowcami, jeżeli ja wiem, że jestem na stażu i jestem tutaj gdzieś w domu, to po prostu sobie uruchamiam mojego slow cookera i przez na jedną noc sobie go uruchamiam, on rano jest dobry i ja mam taki termos i zawsze po prostu mam ciepły posiłek na swój staż, bo ja staż robię po 12 godzin, także ja muszę po prostu mieć coś ciepłego. I po prostu staram się wtedy bardziej przygotowywać. No ja z góry wiem, kiedy ja mam zmiany, co ja będę robiła, na jakim ja jestem oddziale, wiecie, to ja wszystko to wiem, to jest tylko i wyłącznie kwestia mojej organizacji albo mojego lenistwa. Więc nie ma, że boli. Ja po prostu w tym momencie wiem też, że jak jadę po gotowcach, to nie dość, że się źle czuję fizycznie, to też mój budżet na tym bardzo cierpi. A ja jak jestem na stażu, tak wtedy nie mogę pracować. Więc muszę to po prostu tak ogarnąć, żebym ja była zadowolona i żeby mój budżet wyglądał jako tako. Także to jest wszystko kwestia priorytetów i wszystko zaczyna się, słuchajcie, przy prowadzeniu budżetu. Na moim kanale jest cała playlista o budżecie domowym, o budżecie spożywczym i po prostu zacznijcie dzisiaj, w tym momencie, małymi krokami powoli do przodu, bo to właśnie takie nasze codzienne decyzje wpływają na to, jak ten nasz budżet będzie wyglądał za kilka miesięcy. I mówię to na swoim przykładzie, ponieważ ja radzę sobie finansowo, uważam, że bardzo dobrze, zważając na to, jakie są w tym momencie warunki. Także słuchajcie, no tak jak mówię, decyzje, decyzje, decyzje. Każdy z jakimś budżetem się mierzy i to nieważne, jaki macie budżet, ważne, jak nim dysponujecie. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, co u Was najczęściej nadwyręża Wasz budżet domowy. Może to jest całkiem coś innego niż to, co u mnie było. U mnie po zwalczeniu tych czterech właśnie
U mnie po zwalczeniu tych 4 punktów w moim budżecie domowym, on jest naprawdę, budżecie spożywczym, on jest naprawdę, wygląda dużo, dużo lepiej i jestem w stanie też wydać mniej, a jeść też lepiej. Także słuchajcie, nie dajmy się zwariować, pozwalajmy sobie na to, na co mamy ochotę, ale też za bardzo nie szalejmy. Jeżeli o mnie chodzi, to jest już wszystko. Widzimy się w kolejny czwartek i ja żegnam Was serdecznie.